Wspomnienia spisane ręką Francuza, jeńca wojennego przebywającego w obozie Stalag 2B, były powodem wizyty w naszym mieście francuskich gości, rodziny wspomnianego jeńca. Pod opieką polskiej tłumaczki spotkali się z lokalnymi pasjonatami historii i burmistrzem Czarnego, by zapiski te znalazły należne im miejsce, które według gości zapewni im burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa powitać na takim bardzo roboczym spotkaniu dotyczącym obozu Stalag 2B. Ja również jestem w emocjach, mówiąc o tym. I razem z nią są jej dwie córki, czyli wnuczki tego pana, który był tutaj w tym stalagu. Z tego stalagu później został przeniesiony do innego stalagu, do B. Był w B, został przeniesiony do C i pracował wraz z innymi jeńcami w Szczecinie, na dworcu w Szczecinie. Z tego dworca uciekł i dotarł do Francji. Uciekł w pociągu z kartoflami w listopadzie 1943 roku. Dożył sędziwego wieku później we Francji. Ale losy jego były bardzo skomplikowane. Właśnie Nicolas Janson, Eve i Audrey. Bardzo nam miło gościć Państwa. Specjalnie, to dla Państwa informacji, specjalnie Państwo przybyli z Francji i tak zaplanowali pobyt, żebyśmy mogli się spotkać. Ja nie ukrywam, że wszelkiego rodzaju przygotowania związane z wizytą trwały chyba pół roku. Tak, żebyśmy mogli się dzisiaj spotkać. Nawet powiedziałabym rok, bo rok temu spotkaliśmy się tutaj z panem burmistrzem. W grudniu ubiegłego roku po raz drugi widziałam się z panem burmistrzem. Przekazałam panu burmistrzowi wspomnienia spisane przez więźnia, 70 stron, które zostały też przetłumaczone na język polski. I dzisiaj córka dowiozła tutaj panu burmistrzowi zakończenie tej opowieści, również w dwóch językach. W każdym razie bardzo jest to niezwykła historia, jak niezwykłą historią jest obóz Stalag 2B, ponieważ rok temu tak naprawdę przez przypadek Państwo przybyli tutaj do urzędu, zaczęliśmy rozmawiać i tak się rozpoczęła roczna tak jakby współpraca przygotowująca to spotkanie, za co jestem bardzo wdzięczny. Gdzieś tam po drodze jeszcze spotkanie w Koszalinie było, więc my na bieżąco tutaj przygotowywaliśmy no, tak ważną wizytę dla nas i dla Państwa szczególnie. To jest bezcenna rzecz, która powinna być w czarne, ale powinna być udostępniana publicznie do, jako artefakt, który ma związek historyczny, jest istotny w celu pogłębiania wiedzy na temat czarnego, na temat wiedzy związanej. Ona chce panu przekazać teraz to dopełnienie tej historii. Tak. Czyli to jest zakończenie. Tak. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja już niedługo będę mówił, ale to tak naprawdę jest w posiadaniu, czy ten rękopis przepisany posiadają trzy osoby. Pozwoliłem sobie go udostępnić panu Markowi i pozwoliłem sobie, pan Paweł dostał czy nie? Dostał. Także trzy osoby miały możliwość zapoznania się z tym, co tutaj się znajduje. Ja chciałbym tylko pokrótce przybliżyć. Tytuł jest Pociągiem do wolności. Pewne będę próbował negocjować jeszcze z Państwem tutaj, żeby pojawiła się nazwa tegoż obozu naszego, chociażby Stalag 2B, żeby go tak jakby być może od Stalagu 2B poprzez Szczecin, a być może od tej wędrówki. W tytule. Jeżeli będzie oczywiście wola Państwa. Panie mówią, że tak, że to jest ważne i
Wspomnienia składają się z trzech części. Mobilizacja, niewola i ucieczka. Myślę sobie, że motto jest bardzo ciekawe, które chciałbym przytoczyć, które szanowny dziadek pani zapisał, a ojciec, przepraszam, ojciec zapisał i które to motto warto przypomnieć. Niepamięć o złych czasach, o tych złych czasach nie pozwala mi o nich opowiedzieć, ale czas, który upływa i zaciera wspomnienia. Książkę tę dedykuję tym, których kocham. Żonie, dzieciom, wnukom, prawnukom, przyjaciołom, aby nigdy nie przeżyli wojny. Historia zaczyna się od 2 września 1939 roku, kiedy bohater pracuje jako kolejarz. 3 października 1939 roku udaje się do 7 kompanii pontonowo-mostowej. Wyjazd ten jest pełen bólu, wzruszenia na wojnę. Wojna jest wielkim doświadczeniem. Wszystko trzeba pozostawić. Żonę spodziewającą się dziecka, dom i przyjaciół. Wsiadam do pociągu w Limes i docieram do Avignon, do 7 jednostki wojsk inżynieryjnych. Szanowni Państwo, cały tekst przepojony jest bardzo osobistymi, takimi ludzkimi spojrzeniami na wojnę. W tym przypadku tatuś, tak mówię? Tak. Tatuś miał, to mogę powiedzieć z premedytacją po tym tekście, był bardzo delikatnym człowiekiem, bardzo uczuciowym. Potrafił zauważyć krzywdę drugiego człowieka i posiadał w sobie dar zauważania tego, co omijamy. Na pewno był wrażliwym człowiekiem. Ja bym nazwał artystą, duszą artystą. Szczęście całe, że przerobił to na papier. Tak. Czy też ceremonia pogrzebowa jednego francuskiego żołnierza, prawdopodobnie był to pocznik André Rabin, który został poszalony przez Niemców w trakcie ucieczki i tutaj został pochowany, bo zwróćcie Państwo uwagę, jest ogromna liczba wieńców. I to był oficer, który uciekał z Grosbourne i w trakcie ucieczki został ciężko postrzelony. Czy też jak wyglądały cmentarze francuskich jeńców, którzy tutaj zmarli, nie? To jest oryginalna pocztówka wydana właśnie. Cmentarz francuski. Kwatery, tak. Kwatery francuskie. Oczywiście ja się tym tematem tak głęboko nie zajmuję jak Borne, więc mi jest trudno brać się za eksperta tego rejonu, bo ja mówię, że to jest przy okazji. To się bardzo łączy z Bornem Cylinowym. Tak, tak jak pan wspomniał. I po prostu, i dlatego, no, zresztą tu jest kolejne zdjęcia, no, związane z cmentarzami, nie? Na przykład jak wyglądał grób francuskiego jeńca wojennego, oczywiście ocenzurowany, ze stemplem cenzury, czy też fragment tego cmentarza, tak zwanego francuskiego. Nie? Także to są takie, które udało mi się zgromadzić. Cały czas podkreślam, jest to kwatera cmentarz. Kwatera tak, tak, bo to była niewielka, niewielka wydzielona część. Także trzeba pamiętać o tym, że jeszcze były komanda robocze i te komanda robocze ich było dziesiątki. Francuzi na tej stronie związanej ze Stalagiem 2B umiejscowili te komanda robocze na terenie w ogóle prowincji, na terenie dzisiejszej województwa zachodniopomorskiego i dalej, bo te komanda były tak porozrzucane. I tam było po kilku jeńców, ale to byli Francuzi. Natomiast nie wiem innych narodowości, jak oni byli rozrzucani, choć obóz macierzysty był tutaj czarny. I dlatego ta sprawa jest tak szalenie skomplikowana. Nikt się tak na poważnie Stalagiem 2B nigdy nie zajmował. Andrzej Szutowicz bardzo ciekawe rzeczy pisał o jeńcach serbskich i tak dalej, ale tak gruntownie, w sposób naukowy, kompetentnie, no nie ma takiego źródła. Państwo przyjechali i chcą dowiedzieć się o losach swojego ojca, dziadka, czy jakkolwiek inaczej to możemy powiedzieć. Natomiast to nie jest wina nas współczesnych,
że historia zgotowała nam taki problem, że w kontaktach międzyludzkich my możemy dowiadywać się o obozie, natomiast zwyczajowo powinno być tak, że państwo, Francuzi piszą do instytucji i mają podane na tacy całą historię, łącznie z całym archiwum. No, tego nie zmienimy. Natomiast możemy pomóc państwu tutaj uświadomić, jak Stalag 2B wyglądał, gdzie przebywali Francuzi, jakie pamiątki po nich zostały. I to dla mnie jest najważniejsze, że... W dniu dzisiejszym oczywiście. Tak, w dniu dzisiejszym, że ja słyszę, że Polacy w wspomnieniach obozowych są w pozytywny sposób widziani. Pewnie jakby byli w negatywny, też byśmy się spotkali.